Za kilka dni obchodzimy Dzień Dyni. Z tej okazji przygotowałam dla Was przepis na słodkie, wilgotne muffinki dyniowe, które zawsze wychodzą. Wchodzicie w to? W dzisiejszym przepisie wykorzystam moją ulubioną dynię piżmową Pewni Dobrego. Pochodzi z rodzinnych gospodarstw na południu Mazowsza. Nie zawiera pestycydów. No i oczywiście to produkt lokalny, a takie lubię najbardziej. No to zaczynamy. Wydrążę miąższ dyni, tyle ile mieści się w jednej szklance. Resztę odkładam, ale to się wcale nie zmarnuje. Wyobraźcie sobie zupę krem, na przykład z chipsami z chorizo, albo dodajcie do porannego szejka. Każdy sposób jest dobry, aby przemycić następną porcję warzyw. Do misy wrzucam mokre składniki. Pire z dyni. Następnie dwa żółteczka. Teraz czas na mleko. Pół szklanki wystarczy. Mam dynię, żółtka, mleko, czas na oliwę. Łatwo zapamiętać, pół szklanki mleka, pół szklanki oliwy. Im prościej, tym lepiej. Mokre składniki zmiksujemy. Teraz czas na suche składniki. A suche składniki to nic innego jak mąka migdałowa, czyli zmiksowane migdały. Teraz czas na cukier. Zwykłą mąkę pszenną. Aby muffiny wyrosły, dorzucam proszek do pieczenia. Na sam koniec dorzucam przyprawę dyniową. Miksuję. Wszystkie składniki się połączyły. Wmieszam ubite wcześniej białka. Jeśli zapytacie, dlaczego robię to na sam koniec, odpowiem prosto. Ta piana spowoduje, że muffinki będą puszyste, więc dodaję, szybko, niedbale mieszam, aby nie stracić puszystości. Zgarnijcie dokładnie wszystko ze ścianek miski i wymieszajcie. Masa wymieszana. Teraz przekładamy ją do foremek na muffinki. Do tego użyję dwóch łyżek. Jedną nakładam, a drugą ściągam. Masa przełożona do foremek. Wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni. I oto tym magicznym sposobem wyciągam. Upieczone wcześniej muffiny. Pięknie pachną cynamonem i goździkami. Naprawdę wygląda to obłędnie. A teraz muszę je udekorować bitą śmietaną, ale musimy odczekać. Dopiero jak przystygną, zabieram się za śmietanę. Powiem Wam dzisiaj ważną rzecz. Pestki z dyni są bardzo zdrowe. Wydrążyłam je z mojej dyni. Umyłam z pozostałości miąższu. Teraz wystarczy wrzucić je do piekarnika 80 stopni i suszymy je około godziny. To idealny sposób na przekąskę przed telewizorem. Bardzo zdrową. Możecie takimi pestkami posypywać zupy, sałatki. Naprawdę będzie idealnie. Oczywiście muffinki możecie posypać po prostu cukrem pudrem. Ale ja dzisiaj proszę Was o wyższy poziom. Ubijamy mascarpone ze śmietanką 30 albo 36. Do misy wlewam śmietankę, dodaję mascarpone, a jeśli zapytacie w jakim celu, to powiem prosto. To jest najprostszy i najsmaczniejszy sposób, aby usztywnić naszą śmietankę. Śmietanka się ubija, a ja czekam. Czekam, może ktoś zadzwoni, może ktoś kawę poda. Wszystko przekładam do rękawa cukierniczego, aby było łatwo dekorować muffinki. Masa gotowa, ale teraz przełożę moje muffinki na wielki talerz. Słodziutkie, wilgotne muffinki gotowe. Pięknie pachną. Teraz czas na krem. Pamiętacie, tylko śmietanka i mascarpone. Zero cukru, bo muffiny mają go dużo. No i jedziemy. Lewa ręka dociska, a prawa kieruje. To jeszcze nie koniec. Muffiny dekoruję posiekanymi pestkami dyni. Ach, pięknie to wygląda. Moja wersja gotowa. Jestem ciekawa, z jakimi dodatkami Wy serwujecie muffinki. Piszcie w komentarzach. Widzimy się w następnym odcinku.